Jest z nami przyjmujący Oniko Warszawa Bartek Kwolek. Bartek, ogromne gratulacje. Wygrywamy dzisiaj za komplet punktów tutaj w tej trudnej hali w Rzeszowie. Jak oceniasz dzisiejsze spotkanie? No tak falowaliśmy jednak bądź co bądź, bo było parę takich prostych błędów, które troszeczkę przekreśliły takie napędzenie się do końca, bo mieliśmy te 2-3 punktowe przewagi i szliśmy punkt za punkt, ale potem przydarzały się takie bardzo proste błędy i to tak nas trochę deprymowało. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach, tygodniach to wyeliminujemy i na pewno będzie grało się dużo łatwiej. Ale potrafiliście też znakomicie odrabiać straty, bo zdobyliście bodajże 7 punktów z rzędu. To chyba jak najlepiej świadczy o całej drużynie. Czy tak, no na pewno. No to jest, jeżeli zdobywa się serię punktów jeszcze w takim momencie, bo to było w drugim secie, gdzie goniliśmy wynik, to na pewno takie coś dodaje skrzydeł i fajnie, że takie comebacki są, bo to naprawdę miło się przeżywa, myślę, i na boisku, i poza takie rzeczy, więc na pewno cieszą i pokazują też, że można. Więc jak najbardziej cieszy. Ten rywal chyba nam leży, bo to trzecie zwycięstwo w ciągu roku z Asseco Resowią Rzeszów i mimo tego, że tutaj chyba nie byliśmy w tym roku faworytem. No, prawdopodobnie nie byliśmy, no bo drużyna z Rzeszowa jak co roku prawie, że jest naszpikowana gwiazdami, więc to jest kwestia tylko tego, kiedy oni stworzą zespół i wtedy naprawdę będą bardzo groźni, więc trzeba się na pewno z tym liczyć, że te pierwsze kolejki jeszcze u nie wszystkich zespołów będą wyglądać, ta gra będzie wyglądać tak, jakbyśmy chcieli, ale to dla nas dobrze, że z takim rywalem się spotykamy tak wcześnie i dobrze, że wygrywamy, bo na pewno będą się z meczu na mecz rozpędzać i będą coraz bardziej groźniejsi.